Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Kocerka, witam w firmie Dandis w Dzierżoniowie na ulicy Podwalnej 11. Zajmujemy się sprzedażą samochodów marki Cartago. To jest model E-Line I51 Queensbed o DMC powyżej 3,5 tony. Ma 8 metrów długości i ponad 3 metry wysokości. Jego masa własna to 4 tony. Jest to komfortowe rozwiązanie akurat w tym przypadku dla dwóch osób. Tutaj w tym modelu nie mamy łóżka nad kabiną kierowcy. Za to mamy dużo przestrzeni nad głową i dwa panoramiczne okna, które za chwilę zobaczymy w środku. Auto ma bardzo dużo schowków. Ma oczywiście podwozie Alco. Jest zabudowane na Mercedesie Sprinterze z nowym silnikiem po modyfikacji 170 koni, motor o pojemności 2200 cm3. W podłodze mamy oczywiście zbiorniki wody, 235 litrów w tym przypadku wody czystej, 170 litrów wody szarej. W tym miejscu mamy akumulatory. W tej chwili mamy dwa akumulatory żelowe o pojemności 80 amperogodzin każdy. Mamy jeszcze miejsce na trzeci akumulator. Wszystkie luki są wytapicerowane. Są także obsługiwane przez centralny zamek. Oprócz luku od toalety i oprócz drzwiczek od butli gazowych. W standardzie w modelu E-Line mamy ogrzewanie ALDE. Są to grzejniki, które są nagrzewane przez glikol w układzie. Ogrzewanie to jest bardzo dobre dla alergików. Jest też bardziej komfortowe niż truma, ponieważ nie wysusza powietrza. Zaraz za drzwiami wejściowymi do kampera mamy kolejny schowek. Przechodząc do tyłu pojazdu, mamy to, co chyba najważniejsze w tym modelu, ogromny garaż. Na podłodze garażu możemy umieścić 450 kg ciężarów, do tego jest przystosowana. Standardowo dostajemy prysznic zewnętrzny, spandery, gumy do mocowania, stolika, krzesełek. W Cartago, w każdym modelu, w bagażniku mamy bardzo komfortowe dojście do całej tablicy rozdzielczej. Mamy tutaj bezpieczniki 12x230, zakryte taką aluminiową blachą. Ładowarka 230. Jest to ładowarka już o zwiększonej mocy, przystosowana do baterii litowo-jonowych, które możemy mieć w opcji w każdym Cartago. Jest to podwozie Alco, przystosowane do Mercedesa Sprintera. Mamy tutaj bardzo duży komfort i to, co wyróżnia Alco, to jest to, że ono nie poddaje się ciężarowi. Tutaj ładując dość duże ciężary do bagażnika, nie mamy efektu tego, że nam ta tylna oś usiądzie. Na postoju możemy wysunąć sobie nóżki manualne, żeby auto nam się nie kołysało. One są zamontowane zaraz za tylnym kołem, tutaj, do przedłużenia ramy w tym miejscu. Ten egzemplarz opcjonalnie jest w kolorze srebrnym. Standardowo dostajemy te auta w kolorze ecru. Z tyłu kamera cofania zintegrowana w górnej części. Jest niewidoczna. Fajny patent na hak. Kiedy mamy zamontowany hak i nie potrzebujemy go używać, to tego haka nie widać. W momencie, kiedy potrzebujemy zapiąć dyszel od przyczepy, ściągamy tą zaślepkę i możemy wpinać się z przyczepą. Duże drzwi po stronie kierowcy. Okna specyficzne. Są to okna zaprojektowane dla Cartago. Są idealnie tutaj płaskie w ramie. Przechodząc dalej, mamy to, o czym mówiłem, czyli luk gazowy, który jest otwierany z kluczyka jako jeden z dwóch luków w tym aucie. Oczywiście w tej klasie pojazdu dostajemy już reduktor Duo Control z czujnikiem zderzeniowym. Po lewej stronie na górze jest taka kieszonka, w której umieścili przewód do przedłużenia odpływu wody szarej. Kolejne drzwi po lewej stronie kryją za sobą dość dużą przestrzeń do przechowywania. Jest to podwójna podłoga. Tutaj mamy widoczną pompę ciśnieniową. Dobry dostęp do tego urządzenia. Filtr od pompy. Do tej przestrzeni załadunkowej mamy też wygodny dostęp. Tutaj na zawiasach mamy umieszczone siedzisko. Nie musimy ściągać poduszek, żeby się dostać do
tej przestrzeni. W tym aucie mamy pakiet z przetwornicą Dometica. Jest to przetwornica model 1812T. Przetwornica, która ma 1800 W mocy w sinusie. Do tego dostajemy od Cartago rozszerzony panel, na którym mamy podgląd do tego, co się dzieje, ile prądu jest wytwarzane, ile prądu jest pobierane z akumulatorów, ile energii pobieramy. Wlew paliwa. Mercedes też już ma AdBlue, jak większość samochodów, ale AdBlue jest schowane pod maską. We Fiacie korek od AdBlue mamy w tym miejscu. Opcjonalnie mamy tutaj w E-Line elektrycznie wysuwany stopień, który automatycznie się wysuwa przy otwarciu drzwi kierowcy. Zajrzymy jeszcze pod maskę tego auta. Maska. Bardzo przemyślany sposób otwierania tej maski. Wcześniej wspomniany AdBlue w komfortowym miejscu. Nie musimy mieć żadnych tutaj lejków, przedłużek i tak dalej. Tak samo jest z płynem do spryskiwaczy. Jest przedłużony zbiornik, przedłużona ta rureczka od wlewania, także nie musimy też się męczyć z jakimiś lejkami. Szyba przednia, jak i boczne w E-Line, są to szyby podwójne laminowane. No i to, co z przodu widzimy, to są te piękne światła w pełni LED-owe. Są to światła mijania i drogowe w technologii LED. Drzwi w E-Line są to drzwi Hartala, wyprodukowane dla Cartago na trzech ryglach. Są to drzwi bardzo masywne, bardzo ciepłe, jak całe zresztą auto. Muszę spojrzeć, jak one się tylko zamykają. Też nie trzeba żadnej siły do tego, żeby te drzwi zamknąć. Oprócz tego są bardzo ciepłe, to tak, że są antywłamaniowe. Elektryczny stopień typu slide out. No i zapraszam do środka. W tym konkretnie modelu, jak wcześniej wspomniałem, mamy miejsc do spania tylko dwa. Oczywiście do jazdy są cztery pasy, także cztery osoby mogą swobodnie sobie jechać, ale nie mamy tego łóżka nad kabiną kierowcy. Za to mamy pakiet Sky Dream Comfort. Dostajemy w tym pakiecie dwa duże okna dachowe Heki 3. Dodatkowo mamy bardzo ładną blendę z podświetleniem nocnym, ambient. No i to, co pewnie każdy lubi, czyli pełno schowków, pełno miejsca do przechowywania. Jak auto jest przeznaczone tylko dla dwóch osób, to one komfortowo mogą jechać w długą podróż. Tutaj bez problemu załadują wszystko nawet na kilka miesięcy. No i to, o czym należy powiedzieć, to jest ta właśnie przestrzeń nad głową. Nie mamy tego łóżka, także czujemy, że tej przestrzeni jest jakby więcej. Roleta przednia w modelu E-Line jest już w standardzie roletą elektryczną. Możemy ją opuszczać z dwóch w sumie miejsc. Możemy to zrobić przy kierowcy. Przy kierownicy mamy przycisk od opuszczania tej rolety. I to ona ma wtedy za zadanie nam jako te osłony przeciwsłoneczne w czasie jazdy. Natomiast jak stoimy już na postoju, możemy sobie tą roletkę opuścić tutaj z poziomu tego przycisku nad drzwiami wejściowymi. I ona elektrycznie nam zjedzie do samego dołu. Jak już nam ta roleta zjedzie, możemy też jeszcze raz wcisnąć przycisk opuszczania rolety. Wtedy mamy tą roletę opuszczaną ponownie od góry do dołu. Powoduje nam to, dzięki temu wpada nam dużo światła do środka, a osoby z zewnątrz, które chodzą wokół pojazdu, nas nie będą widzieć. Możemy to zaprezentować w ten sposób. W każdym momencie możemy nacisnąć, żeby roleta się zatrzymała. Rolety boczne oczywiście są także standardem, ale one już są zamykane manualnie, ręcznie trzeba podejść, pociągnąć do końca, na magnesie złapać. Po prawej stronie, po lewej stronie jest troszeczkę inaczej. Mamy je dzielone na dwa, ponieważ są drzwi wyjściowe z auta. Tapicerka w tym aucie jest to coś bardzo rzadko spotykanego w modelach Cartago, ponieważ jest to tapicerka nowa na ten rok. Jest oznaczeniem Supreme, czyli dostajemy zupełnie inną skórę niż standardowo. Oraz inaczej te tapicerki są, te wypoczynki są poszyte. Tutaj nie ma takich marszczeń. Ta skóra jest bardzo przyjemna w dotyku, bardzo dobrej jakości i jest uszyta na gładko. Nie ma tutaj tych marszczeń, o których wspomniałem. Tak samo na siedzisku. Wszystko jest gładziutkie, bardzo fajne właśnie w dotyku.
stół, ogromny stół w E-Line. Jest tutaj troszeczkę więcej miejsca w salonie niż w modelu C-Line, dlatego mogli sobie pozwolić na duży, okrągły stół. Jego regulacja jest dość prosta. Mamy jeden przycisk w podłodze. Naciskając ten przycisk możemy po całym salonie tym stołem jeździć. To, co wcześniej pokazywałem od zewnątrz, to mamy ten właśnie fajny, komfortowy dostęp do tego schowka tutaj w podłodze. Nie musimy tego ściągać, a nawet nie możemy już w tej chwili, bo one są przykręcone do tego uchwytu. I na sprężynach dwa zawiasy podnoszą nam to siedzisko. Mamy dostęp do tego schowka w podłodze. Podobnie jest ze schowkiem, który jest po stronie pasażera. Ogromny schowek. Ogrzewanie Alde poprowadzone. Miejsce na 32-calowy telewizor. Tego telewizora jeszcze tutaj nie mamy, ponieważ auto dopiero do nas przyjechało. I będzie teraz dopiero montowany ten telewizor oraz całe wyposażenie w tym aucie, czyli satelita, solary, telewizory, alarmy gazowe. No i to, co jeszcze sobie klienty docelowo wymyśli. Deska w Cartago jest przyjemna w dotyku. Tutaj mamy imitację skóry, ale bardzo ładnie poszytą tą blendę. To, o czym należy wspomnieć, to te plastiki, które są pokryte gumą. Tutaj pod dużą siłą naciskając nie usłyszymy żadnych skrzypnięć. Tak? Tak samo mamy po prawej stronie. To wszystko jest taki przyjemny w dotyku. To nie jest taki surowy plastik. Oprócz tego oczywiście schowków pełno, których w Cartago nie brakuje. Tak? Miejsce na kubeczek. Akurat w Mercedesie mamy ich dużo, ale we Fiacie tego brakuje. No i bardzo ciekawa rzecz, którą wczoraj odkryliśmy w tym miejscu. Zaraz za tą blendą głośnikową, za tą maskownicą dolną, mamy dodatkową nagrzewnicę, którą możemy włączyć tutaj z poziomu tutaj tych kontrolek nad kamerą cofania. Mamy dodatkową nagrzewnicę, jeżeli marzniemy w nogi, to możemy sobie to jeszcze dodatkowo włączyć. To jest, tego w standardzie w Sprinterze nie ma. Wszystkie podwozia Mercedesa, jakie zamawiamy do samochodów Cartago, konfigurujemy z systemem MBUX 10-calowym, który ma już zintegrowaną nawigację oraz funkcję online 4G. Ma wbudowaną kartę SIM. Pod tą maskownicą mamy skryte centrum dowodzenia w kamperze, czyli ten panel sterujący główny od kampera, na którym sprawdzamy sobie zasilanie, napięcie akumulatorów, włączamy zasilanie na w tym przypadku media, to są telewizory, radio, antenę satelitarną. Po lewej stronie mamy włącznik światła, tak? Jednym przyciskiem wyłączamy całe oświetlenie w pojeździe. Ale już nie włączamy. Tak, później mamy pompę wody. I to, czego standardowo w większości aut nie ma, czyli grzałka na butle gazowe. Jest to grzałka w reduktorze zamontowana i to już jest umieszczone w tym panelu, zintegrowane. Na dole mamy podgląd na stan wody, na stan akumulatorów, a po prawej stronie od tego panela mamy ten opcjonalny panel, który jest częścią pakietu z przetwornicą. Jest to sterowanie przetwornicą. Za dotknięciem jednego przycisku mamy podgląd na stan akumulatora oraz na to, jaki prąd będzie generowany w gniazdku. W tej chwili 230 i jest to prąd, który jest w każdym gniazdku w kamperze, to należy podkreślić, bo to jest przetwornica, która jest centralnie wpięta w cały układ samochodu. Kolejny panel jest to panel od pieca Alde. Ogrzewanie Alde, czyli możemy ogrzewać się w czasie jazdy wykorzystując ciepło silnika. Możemy ogrzewać się z 230 aż do 3 kW lub używać gazu, albo mieszać gaz z prądem. W kuchni znajdziemy bardzo dużo szuflad, bardzo dużo miejsca na jakieś właśnie szpargały, na
garki i tak dalej. Mamy centralne zamykanie szuflad oraz szafek. Centralne zamykanie obejmuje także szufladę, szafkę na buty, która jest w salonie. Oraz właśnie te wszystkie szuflady, szafki, szafeczki górne, dolne, one są wszystkie zamykane po centralnym zamku elektrycznym. Ten zamek działa też po odpaleniu silnika. Jakbyśmy zapomnieli tego ręcznie zamknąć, on automatycznie po przekroczeniu tam minimalnej prędkości pozamyka nam te szuflady. Tutaj właśnie z tym pakietem z przetwornicą mamy ukryty ekspres do kawy z bardzo fajnym mocowaniem na kapsułki oraz filiżanki. Myślę, że to było warte tego pakietu razem z tą przetwornicą. Jeżeli chcemy się dostać do tego ekspresu, mamy taką windę zamontowaną w tym miejscu. Nie koliduje, nie przeszkadza ona nam z kuchenką. Ale wróćmy właśnie do tego, co tutaj się dzieje w kuchni. Tutaj mamy deskę do krojenia. Jeżeli tego nie używamy, to też nie leży to po szufladach, tylko mocujemy to tutaj, w tym miejscu. Mamy dodatkową półeczkę. Oczywiście nad tą półką mamy kolejną półkę oraz kolejna półka, która wyjeżdża z tym całym modułem, w którym mamy umieszczone kosze na śmieci. Jeden i drugi pod spodem. Miejsce na butelki. Na szczęte butelki. Z oliwą oczywiście. Z oliwą, z kolą, z wodą. No chyba, że jedziemy na południe, do Włoch, to możemy umieścić coś innego w tych szufladach, w tych miejscach. Szuflady są już standardowo dzielone przez Kartago. Nie musimy tu żadnych organizerów kupować. Wszystko już poorganizowane fabrycznie. Szafki się dociągają. Tutaj długa szuflada. I kolejna. Troszkę płytsza. Po lewej stronie wygląda to bardzo podobnie. Długie, głębokie szuflady. I ta tak samo troszeczkę płytsza. One są płytsze przez to, że tam mamy miejsce na butle gazowe z zewnątrz, dlatego musiały być troszeczkę zredukowane o tą przestrzeń. Nad kuchnią mamy zabudowany turbowent firmy Thule. Możemy go uruchomić albo to powietrze wyciągając z środka na zewnątrz, albo wdmuchując do środka. Nie jest on zamontowany centralnie na środku, tylko jest właśnie specjalnie przesunięty w stronę kuchni, żeby ta para stąd została wybrana przez właśnie ten wentylator. W tym miejscu także mamy miejsce na klimatyzację dachową. Jest to miejsce, które jest przeznaczone na to. W tym miejscu, wycinając dziurę lub zamawiając fabrycznie klimatyzację, mamy przyłącze 230 do tej klimatyzacji. Kolejne miejsce do przechowywania nad lodówką. Należy wspomnieć, że tego miejsca nie mamy, jeżeli zamawiamy sobie lodówkę z funkcją piekarnika. Wtedy w tym miejscu mamy piekarnik gazowy. Lodówka, jest to nowy model Dometica, otwierany w jedną bądź w drugą stronę. Barek. Podświetlany barek. Prawdziwe szkło, ale nie tłucze. Są to bardzo ciasno docięte miejsca na te szklanki, żeby one w czasie jazdy nie latały, nie tukły. Od C-Line'a w górę mamy cargo. Myślę, że lepiej z mojej strony wygląda niż tamtej, ale do tego miejsca w kuchni mamy naprawdę dużo. Myślę, że nikt nie będzie narzekał. Pod lodówką mamy umieszczony piec, w tym przypadku piec Alde. No jest to miejsce, które wydaje mi się, że jest najlepiej wykorzystane do tego, gdzie ten piec przeznaczony najbardziej komfortowo do tego, gdzie ten piec jest ulokowany, ponieważ to ciepło w przypadku trumy rozmieszcza się równomiernie na przód pojazdu, jak i na tył pojazdu. W podłodze mamy dodatkowe schowki. Jest tu bardzo
głęboki Sowek. I w tym miejscu także mamy dostęp do wszystkich zaworów, które byłyby nam potrzebne na przykład do wypuszczenia wody przed zimą, chociaż uważam, że te auta są typowo takimi zimówkami, także można spokojnie przy minus 25 w tym aucie, nawet przy minus 25 mieszkać. Zawory od wody czystej zbiornika, od wody szarej ze zbiornika oraz trzy zawory od tego, jak od pieca, od wody ciepłej z bojlera. Przestrzeń między sypialnią a częścią dzienną możemy dzielić także na dwa sposoby. Drzwiami od toalety, grube, masywne drzwi, zamykamy. I tutaj, jeżeli ktoś nie chce mieć widoku na toaletę z sypialni, to mamy kolejne drzwi, które możemy w ten sposób tutaj domknąć. To jest pierwszy sposób na dzielenie tej przestrzeni. A drugi sposób mamy za pomocą takiej ścianki, która nam jeździ po całej szerokości auta. I tutaj mamy możliwość zamknięcia samej sypialni. W takiej konfiguracji ktoś może sobie swobodnie pójść spać, a osoby, które zostały z przodu, mają jeszcze dostęp do toalety oraz do ogromnego prysznica. Jak już mówię o prysznicu, to może przejdźmy do tego, jak ogromny jest ten prysznic. Tu się wszystko automatycznie blokuje, to nic nie lata w czasie jazdy. Prysznic z deszczownicą, z ładnym oświetleniem, z podłogą, której nie trzeba wyciągać do brania prysznica. Ona jest stworzona z innego materiału niż podłoga w całym aucie i możemy swobodnie sobie na niej brać prysznic. Tutaj, no myślę, że to jak w niejednym domu mamy ogromny prysznic, także tutaj myślę, że nawet osoby o większych gabarytach nie powinny mieć problemu z wzięciem tego prysznica. Szczelnie na uszczelkach, na magnesach jest to połapane. Deszczownica jest też sprytnie ukryta. Do tego zaraz dojdziemy. Plokatki na czas jazdy, żeby to też nie latało, nie fruwało nam na zakrętach. Blokujemy. Deszczownica jest ukryta w oknie dachowym. Jest to zrobione po to, żeby też było wyżej pod tym prysznicem. Osoby o dość dużym wzroście też nie będą miały tutaj problemu, ponieważ jest to wyżej nawet niż okno dachowe zamontowane. Roletki moskitiera, roleta zaciemniająca, to wszystko jest tutaj. Nie musimy się obawiać, że rano nas słoneczko obudzi. Po kąpieli możemy sobie zostawić na tych wieszaczkach ręczniki. Odpływ, no co dość bardzo ważne jest w kamperze, odpływy są dwa w kamperze. Jest zamontowany odpływ na przodzie brudzika oraz na tyle. I teraz w zależności od tego, jak auto jest przekrzywione, jeżeli nie mamy podpór do poziomowania, to i tak ta woda zawsze spłynie nam do zbiornika wody szarej. Powiedzmy coś o samej toalecie. Jest tutaj wsad ceramiczny Tedforda. Jest to standardem w modelach E-Line od Cartago. Jest to także dostępne w C-Line, ale musimy to potraktować jako opcję przy konfiguracji samochodu. W toalecie bardzo dużo miejsca. Oczywiście toaleta sama muszla jest obracana. Tutaj wygospodarowali kolejny schowek, którego wcześniej nie było. W toalecie mamy grzejnik Alde. Jest umiejscowiony w takim miejscu, że ręcznik, który tu wisi, zawsze będzie nam szybko sechł. Za lustrami kolejne schowki. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. W tym miejscu mamy podwójne drzwiczki. Bardzo ładne oświetlenie. Należy też wspomnieć, że mamy dość duży dach tutaj umieszczony. 40x40 w toalecie. W każdym daszku znajdziemy dodatkowe uszczelki. Nie będzie efektu gwizdania w czasie jazdy. W tym miejscu mamy bardzo fajny patent na papier toaletowy, który jest schowany w szafce, a tylko nam przez tą szczelinkę tutaj wystaje. Do tego też mamy lepszy dostęp, jakbyśmy chcieli, do koszyczka.
Łóżka w modelach Eline są nieco większe. To łóżko ma wymiar 2 metrów na 1,45 m. To, o czym też należy wspomnieć, jest ta przestrzeń nad głową, którą mamy w całym pojeździe. Jest to 211 cm wysokości w pojeździe. Oczywiście każdy model w tej chwili Kartago jest elegancko wytapicerowany miękką gąbką, miękką tapicerką. Nie tylko sufit, ale także ściany są tym samym materiałem wytapicerowane. Ale wracając tutaj dalej do tego, co się dzieje w sypialni. Mamy dwie ogromne szafy. Szafy są z takim sprytnym systemem, dzięki czemu koszule, powieszone ubrania wyjeżdżają nam razem z otwieraniem tych drzwiczek. Za tymi szafami, obok głowy, mamy takie wnęki, w których też możemy sobie położyć czy telefon, czy książkę. Wydaje mi się, że teraz bardziej telefon, dlatego w tym miejscu jest umieszczone także gniazdo USB do ładowania urządzeń elektrycznych. Nad głową, żeby nie wstawać z łóżka, mamy wyłączniki światła, także możemy je włączać tutaj z poziomu, gdzie stoimy, po prawej stronie przy prysznicu, a wyłączać, czy też włączać tutaj nad głową, nad łóżkiem. Tutaj mamy dwie głębokie szafki i dodatkowe takie, na jakieś drobne rzeczy, takie schowki, tutaj półeczki. Łóżko jest bardzo komfortowe. Są to pianki i materace, które układają się do ciała. Oprócz tego pod materacem mamy taki system, to nazywam talerzyki, które układają się też do ciała, także tutaj komfort jest. W tym miejscu koło tutaj bocznej ramy łóżka mamy ogrzewanie Alde. To Alde jest poprowadzone od garażu i prowadzi wokół łóżka. Pod łóżkiem dwie bardzo duże szuflady. To, co się zmieniło, taki drobiazg, ale jest teraz troszeczkę lepiej wykonana ta klameczka. Jest wyprofilowana, także można, jest za co złapać w tej chwili, nie ślizga się to. Po prawej, po lewej stronie pod łóżkiem mamy dodatkowe półki. I przejdźmy jeszcze do tej. Także dodatkowa półka. I to, co najważniejsze, bo pewnie każdy będzie o to zaraz pytał i szukał w internecie. Cena tych pojazdów zaczyna się od 135 tysięcy euro. Dodając do tego akcyzę, mamy kwotę 720 tysięcy złotych. Plus oczywiście możemy tutaj konfigurować sobie ten pojazd na naprawdę mnóstwo różnych sposobów, mnóstwo dodatków i możemy skończyć nawet na cenie 900 tysięcy złotych.